Pielęgniarka zabijała niemowlęta? Jest tak ta oskarżenia. Wielka Brytania. Pielęgniarka oskarżona o zabójstwo 8 niemowląt. 30-letnia pielęgniarka dziecięca została oskarżona o zamordowanie 8 niemowląt i usiłowanie zabójstwa 10 innych dzieci. Sprawa wyszła na jaw, gdy w szpitalu wszczęto śledztwo, spowodowane podwyższoną śmiertelnością wśród pacjentów, informuje The Daily Mail. To już trzecie zatrzymanie Lucy Letby w tej sprawie. W przeszłości była dwukrotnie zatrzymywana przez policję w Heskile za domniemane przestępstwa, w 2018 i 2019 roku, wychodziła jednak na wolność, po wpłaceniu kaucji. Do trzeciego zatrzymania doszło we wtorek 10 listopada. Pielęgniarka stanie przed sądem w czwartek 12 listopada. Liczba zgonów wzbudziła podejrzenia. Wszystkie zarzuty dotyczą okresu między 2015 a 2016 rokiem i są wynikiem śledztwa w sprawie zgonów dzieci w szpitalu Countess of Hester. Policja wszczęła tam dochodzenie po tym, gdy pracownicy szpitala wyrazili wątpliwości co do wysokiej liczby zgonów w okresie od marca 2015 roku do lipca 2016 roku. Śmiertelność była o 10% wyższa od średniej. Lekarze informowali, że 8 wcześniaków zmarło z powodu ostrej niewydolności serca i płuc, a ich reanimacja była nieskuteczna. Niemowlęta miały także wzbudzające podejrzenia plamy na rękach i nogach. Wtedy szpital zamknął oddział intensywnej terapii noworodków. Twarz kampanii. 30-letnia absolwentka Uniwersytetu Hester w 2013 roku była twarzą kampanii, której celem było zebranie 3 milionów funtów w celu zbudowania nowego oddziału pediatrycznego. Pracowała także w Liverpool Women's Hospital. Jedna z wieloletnich sąsiadek rodziców pielęgniarki, która obserwowała, jak Lucy dorasta, opisuje ją jako osobę bardzo zorientowaną na karierę, oddaną swojej pracy. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Była rozkoszna. Jej rodzice muszą przechodzić przez piekło, stwierdziła sąsiadka w rozmowie z The Daily Mail.